Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Humanum Talks, czyli serii spotkań z ważnymi osobami z nauki, naszymi wykładowcami i nie tylko. A dzisiaj, szanowni państwo, mam ogromną radość i przyjemność, z czego się bardzo cieszę, gościć w naszym programie najbardziej lubianego wykładowcę w 2022 roku na Kolegium Humanum. Tak zadecydowała społeczność, nie tylko akademicka, ale przede wszystkim studenci, czyli wy, drodzy studenci Kolegium Humanum. Pani profesor Adrianna jest najbardziej popularnym wykładowcą Kolegium Humanum psychologii, ale myślę, że gdyby pani profesor wykładała na innych instytutach, to pewnie byłoby dokładnie ten sam wynik, więc serdecznie gratuluję. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i gratulacje ze strony wykładowców Kolegium Humanum. Jest nam niezmiernie miło, że mamy tak dobrą kadrę naukową, która nie tylko zostawia kawał wiedzy studentom, ale przede wszystkim pasję i inspiruje, bo to wynika także z komentarzy, które się pojawiły, bo ponieważ jak było zaproszenie na dzisiejsze spotkanie z panią profesor, no to tych komentarzy było chyba najwięcej w historii Kolegium Humanum Talks, więc widać, że ta sympatia wobec pani profesor jest duża, ale ona nie wynika tylko z więzi, ale mam wrażenie z tego, że doceniają studenci ogrom wiedzy, który pani profesor zostawia. Także proszę przyjąć jeszcze raz gratulacje i bardzo miło mi gościć dzisiaj panią profesor u nas. Dziękuję bardzo przede wszystkim studentom za takie głosy. To bardzo dużo dla mnie znaczy, naprawdę. Także bardzo dziękuję państwu. Pani profesor, dzisiaj tematem ma być, no właśnie, trochę psychologia, trochę filozofia, bo łączy pani te dziedziny plus biologia, czyli te podstawy biologiczne, które często nazywamy, prawda, neuronauką. One dzisiaj są bardzo w ogóle na topie światowej nauki, tak? Wszystkie praktycznie dzisiaj dziedziny mają ten przedrostek neuro. Nawet w zarządzaniu dzisiaj, jedną z najbardziej popularnych dzisiaj dziedzin zarządzania jest neurozarządzanie, które pokazuje, że rzeczywiście te procesy, które zachodzą w mózgu, te podstawy biologiczne mają ogromny wpływ na to, jak zarządzamy i jak jesteśmy w stanie zarządzać drugą osobą. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj dotkniemy tajemnicy ludzkiego umysłu, ale także pewnie ludzkiej duszy, bo tym jest psychologia, prawda? Psyche to dusza. I pierwsze pytanie, które chciałbym zadać pani profesor, dotyczy czegoś, co chyba jest w ogóle takim bardzo ważnym aspektem dzisiaj we współczesnym świecie, ponieważ wszyscy marzymy o tym, żebyśmy byli kochani i akceptowani i szukamy takiego środowiska, w którym chcemy mieć to poczucie, prawda, że ktoś nas kocha bezwarunkowo. Czy mogłaby pani profesor pokazać nam link między akceptacją taką bezwarunkową, taką prawdziwą, wynikającą z miłości, chyba że się mylę, że ona wynika z miłości, a rozwojem mózgu i jakby ten właśnie styk akceptacji i tych procesów, które zachodzą w tych neurologicznych procesach. Czy jest jakiś związek między tymi dwoma światami? No właśnie, teraz można powiedzieć, że żyjemy w epoce syntezy. Rzeczywiście jest takie... dużo badań prowadzi się na temat tych punktów styku między biologią a psychologią i między takimi korelatami neurobiologicznymi tego, jakie mamy poczucie bezpieczeństwa w więzi. Czy się czujemy akceptowani, kochani, tacy, jacy jesteśmy. I jaki to ma skutek na nasz neurorozwój? I rzeczywiście takie badania są prowadzone. I wydaje mi się, że właśnie to, co tutaj pan profesor zaczął od tego przedrostka neuro, rzeczywiście to jest taki punkt, że w końcu można powiedzieć, że psychologia, nauka o psychę, etymologicznie o duszy, że my gdzieś znajdujemy te neurobiologiczne korelaty tego, co się dzieje z naszą psychiką. Także na pewno taki obszar styku istnieje. Na przykład wiemy, że jeśli brak jest aktywnego dotyku,
brak poczucia bezpieczeństwa w więzi, którą nam z Saką daje bycie z innym ważnym, to ma faktyczne fizjologiczne skutki. Przede wszystkim właśnie brak poczucia bezpieczeństwa w więzi powoduje serię reakcji stresowych, które doprowadzają do tego ze strony właśnie ciał migdałowatych, które są takim obszarem, który właśnie można powiedzieć, monitoruje środowisko pod względem zagrożeń i właśnie brak bycia w więzi z innym ważnym, ale też z innymi ważnymi powoduje właśnie serię reakcji stresowych, które doprowadzają do atrofii płatów przedczołowych, między innymi, w ogóle do również innych obszarów, ale przede wszystkim właśnie tych płatów przedczołowych. I wtedy właśnie mówimy o tym, że ten jest, bo mówi się o takim czołowo-limbicznej funkcji inhibicyjnej. To jest właśnie taki neurobiologiczny korelat tych stylów przywiązania, czyli tego, jak nam jest w więzi, czy jesteśmy kochani, czy jesteśmy akceptowani, czy jesteśmy w jakiejś więzi, która daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli tak jest, to ten neurorozwój, badania pokazują, że idzie w taką stronę, że jest wystarczająco duża objętość płatów przedczołowych, która wystarczająco dobrze steruje reakcją tych ciał migdałowatych. A jeśli tak nie jest, to niestety dochodzi do atrofii między innymi właśnie płatów przedczołowych i nadmiernej aktywności tych ciał migdałowatych. Co to powoduje? Jak wygląda później nasz organizm? Jeśli dorastamy w takim środowisku, w którym nie byliśmy do końca akceptowani, kiedy ktoś raczej ciągle miał jakieś bardzo wysokie wymagania względem nas. Myślę, że bardzo wielu z nas jakby się odnajduje w takim świecie, prawda? Takich nieustannych oczekiwań, na przykład naszych rodziców, które były dla nas zbyt duże. Mhm. Właśnie ten bezpieczny styl przywiązania, w którym jesteśmy. Ten bezpieczny styl przywiązania, w którym jesteśmy akceptowani, tak naprawdę nie charakteryzuje wcale dużej części populacji. Tutaj szacunki są różne, ale one się wahają w zależności od badań, ale między 20 a 30%. To jest tak naprawdę mało. Czyli 70% społeczeństwa wychowuje się w środowisku, które nie jest bezpieczne. No jakiś pozabezpieczny styl radzenia sobie z emocjami. Pozabezpieczny styl przywiązania. No i to pytanie było, jakie to ma skutki. Tak. No, to ma takie skutki, jak badania pokazują, że jesteśmy nastawieni na wyszukiwanie, jesteśmy osobami czujnymi, nastawionymi na, jesteśmy na czatach, mamy właśnie bardzo reaktywne te ciała migdałowate i to, że mamy wtedy mniejszą objętość i mniejszy metabolizm w płatach przedczołowych, powoduje, że mamy też słabszą zdolność do mentalizowania, czyli słabszą zdolność do elastycznego analizowania, elastycznego podejścia do odczytywania emocji i stanów emocjonalnych innych osób i własnych. Czyli wtedy fałszywie widzimy świat, drugie osoby, które nas gdzieś są koło nas, tak? Tak, można powiedzieć, że mamy takie... Ale co, takie... idealizujemy wtedy te osoby? Wiadomo, trudno tak generalizować. My tu w tej chwili generalizujemy, więc jeśli będziemy mówić o takiej... w kontekście tej czołowo-limbicznej funkcji inhibicyjnej, to rzeczywiście jak mamy takie reaktywne ciała migdałowate, to one przekierowują naszą uwagę, skupiają ją, przekierowują naszą uwagę, powodują, że analizujemy czyjeś zachowania na przykład częściej jako w jakiś sposób zagrażające, na przykład jakoś pozabezpieczne, na przykład wyrazy twarzy osoby z reaktywnymi ciałami migdałowatymi analizują, to znaczy było na przykład takie doświadczenie, że była ekspozycja twarzy neutralnych i właśnie takich wyrażających
przepraszam, najpierw neutralnych, zacznę od tego doświadczenia, to osoby z reaktywnymi ciałami migdałowatymi częściej interpretują twarze o wyrazie neutralnym jako zagrażające. Nawet jeśli ta ekspozycja jest poniżej 33 milisekund, to ciało migdałowate, to my świadomie w ogóle nie pamiętamy, że w ogóle jakiekolwiek twarze widzieliśmy, bo to jest za krótko, żeby to dotarło do świadomości, ale reakcja ciał migdałowatych już jest. Mamy zwiększone pobudzenie reakcji wegetatywnych naszego całego układu autonomicznego, który unerwia wszystkie narządy wewnętrzne i gruczoły, zwiększone bicie serca, to znaczy częstość skurczów i siła skurczów, potliwość, to się to łatwo zbadać, bo się bada po prostu przewodnictwo skóry. Także nasze reakcje wtedy są takie mniej elastyczne, bo my patrzymy, bo my nigdy do końca nie wiemy, co druga osoba czuje czy myśli, my tylko zakładamy, robimy przypuszczenia. I kierujemy się naszymi przeszłymi doświadczeniami. Jeśli w przeszłości na przykład rodzic był emocjonalnie na przykład niedostępny albo był w jakiś sposób, zamiast być źródłem bezpieczeństwa, był źródłem tak naprawdę zagrożenia, to my nauczyliśmy się, że być w bliskości łączy się właśnie, jest niebezpieczne i my, nasze ciało migdałowate wtedy, nasze ciała migdałowate, bo mamy dwa, bo to jest struktura parzysta, mamy lewe i prawe, powoduje, że my te twarze interpretujemy jak wyrazy twarzy, na przykład ruchy tutaj mięśni jarzmowych ust czy okrężnych oka, interpretujemy częściej jako zagrażające i w bliskości jest nam wtedy, nie mamy tego komfortu, spokoju, tylko jesteśmy na czatach, nie możemy czerpać radości z bycia razem, tylko mamy poczucie jednak, że coś się zaraz wydarzy, tak? Jakiegoś lęku. No. Ten lęk pewnie jest cały czas, oj, jak jest bardzo długo obecny, to też powoduje, że nie czujemy się dobrze. No jak mamy tak naprawdę cały czas ciała migdałowate, jeśli one są właśnie takie reaktywne, to matko, to doprowadza do serii takich reakcji. Po pierwsze może doprowadzać do wielu chorób, bo my cały czas mamy pobudzony układ współczulny więcej niż przywspółczulny, więc to może doprowadzać do takich chorób, o Jezus, wielu. Od wrzodów, przez właśnie zespół jelita drażliwego, chorób też, jest zależność między układem nerwowym a odpornościowym, immunologicznym, układ sercowo-naczyniowy, więc wszystko to, co dotyczy na przykład stanu naczyń krwionośnych, miażdżycy, bruksizm, napięciowe bóle głowy, po prostu no, skutków fizjologicznych jest, może być mnóstwo, ale na przykład jeśli, ale możemy mieć wtedy trudność mimo wszystko w połączeniu tych skutków fizjologicznych z jakimiś stanami emocjonalnymi. W ogóle trudność w takiej, no można by to nazwać introspekcji, wglądzie, bo za identyfikację naszych emocji są odpowiedzialne brzuszne obszary płatów przedczołowych i badania pokazują, że przy tak bardzo dużym reaktywnym ciele migdałowatym mamy po prostu mniejszą objętość i metabolizm w tych obszarach, dosłownie. Więc nie jesteśmy elastyczni, jakby to, co było odpowiedzią adaptacyjną tak naprawdę, jeśli dziecko wychowało się w środowisku, w którym rodzic no, albo był emocjonalnie niedostępny, albo jego reakcje były, czy ich reakcje były
czy opiekun, bo to nie zawsze jest rodzic, ten caregiver, ten, kto sprawia opiekę, ten sprawuje opiekę, ten, który, no... To może też być nauczyciel, prawda, w wieku przedszkolnym, szkolnym, także ma duży wpływ na nas. Tak, tak, jakaś figura przywiązania, jakaś osoba, do której, z którą mieliśmy możliwość nawiązania więzi. No to właśnie, jeśli te relacje były właśnie takie pozabezpieczne, to tak naprawdę nasz układ nerwowy ma adaptacyjną odpowiedź, adekwatną do tych warunków z dzieciństwa, czy nawet jeszcze no, z dzieciństwa powiedzmy, ale w wieku później dorosłym to już nie muszą być wcale adaptacyjne, to znaczy adekwatne reakcje, ale my już nie jesteśmy wtedy tacy elastyczni, tylko no, patrzymy przez tą kalkę, jaką narzucamy na rzeczywistość. To jak sobie z tym poradzić, pani profesor? Bo to są rzeczy, które myślę, jak wszyscy słuchamy, to jednak trochę nas to dotyka, przynajmniej jak ja sobie teraz, mam teraz dwie perspektywy, czyli z jednej strony myślę sobie o swoim dzieciństwie, a z drugiej strony jestem teraz osobą odpowiedzialną za czyjeś dzieciństwo, czyli jestem ojcem Sary i Tobiasza i tak sobie myślę, że bardzo bym nie chciał, żeby ich, ich cała sfera neurotyczna była tak budowana, prawda? Tak. Jak sobie radzić z tym, jak konstruować świat, żeby był on zbudowany właśnie na tym słowie klucz, czyli akceptacji, tak? Jak, bo my teoretycznie wszyscy tęsknimy za tym, żeby być akceptowani, ale tak naprawdę to próbujemy cały czas kogoś na siłę wciągnąć do naszego świata, żeby on zaakceptował nasz świat, tak? I to nazywamy akceptacją, czyli takie bezwarunkowe zaakceptowanie, przyjęcie ciebie takim, jakim jesteś, jest tak naprawdę ogromną, dzisiaj mam takie wrażenie, że jest po prostu jakąś fikcją, że my tak siebie nie przyjmujemy. My bardzo często zakładamy jednak te karki, czyli ty musisz być taki, jaki ja chcę. No. Albo na tyle, ile jestem w stanie pójść na kompromisy, ale tam nie ma takiego bezwarunkowego poczucia bezpieczeństwa. Jak nad tym pracować? Jej. Ja jestem u progu tego macierzyństwa, bo moja córeczka Felicja ma 11 miesięcy i też nie chciałabym, no chciałabym, żeby była szczęśliwa. Wiadomo, ale jak nad tym pracować? Wydaje mi się, że skoro od więzi się zaczyna problem, to myślę, że więź może też go rozwiązać. I psychoterapia, wydaje mi się, jest takim sposobem, w którym możemy wejść w relację właśnie taką, tym razem bezpieczną, z psychoterapeutą, z psychoterapeutką. Jest to taka, wydaje mi się, że to jest na zasadzie takiej, że raz nauczyliśmy się, że w dzieciństwie powiedzmy, że na świecie w więzi nie jest wcale bezpiecznie. To jest na zasadzie takiego skojarzeń, asocjacjonizmu, że my się uczymy, jak to jest być w świecie, a potem możemy się nauczyć, że może być inaczej i że mózg jest plastyczny całe życie, co prawda reaktywne ciała migdałowate i duży powodują, że jest wyższy wyjściowy poziom hormonów stresu, to znaczy ważnych hormonów, takich jak glikokortykoidy, które na co dzień są bardzo potrzebne, bo one dzięki nim metabolizujemy białka i tłuszcze, między innymi, bardzo potrzebne, ale jeśli jest ich nadmiar, to one hamują niestety tą neurogenezę i plastyczność. Ale generalnie, co do zasady, mózg jest plastyczny. Czyli nadzieja na to, że możemy go zmieniać, jest do końca naszego życia. Dopóki oddychamy, to jest nadzieja na to, że siebie. Że siebie możemy zmienić. Tak. Tak, że przynajmniej ja mam taką nadzieję, że możemy się zmienić przynajmniej w jakimś stopniu, w takim, żeby było wystarczająco dobrze. Że skoro raz nauczyliśmy się, że czegoś się nauczyliśmy, to możemy się teraz nauczyć, że też można postępować inaczej i reagować inaczej.
Pani profesor, bo oczywiście większość, którzy pewnie nas teraz słuchają, to są oczywiście studenci psychologii naszej uczelni i dla nich jakby stwierdzenie, że psychoterapia, psychoanaliza to są ważne rzeczy, myślę, że to jest rzecz oczywista. Pewnie też dlatego wybrali kierunek psychologii, bo tak się też chyba mówi, że bardzo często wybieramy ten kierunek też po to, żeby sobie gdzieś jakieś rzeczy naprawić. I pewnie dobrze, że tak jest, ale myślę, że teraz jest czas rekrutacji i to jest taki czas, kiedy wiele osób zmaga się, młodych ludzi zmaga się z tym, żeby wybrać dobry kierunek, tak? I wybierają różne kierunki i gdzieś tam pewnie w ich orbicie też jest psychologia. I może właśnie w tej chwili nas słuchają i chciałbym się zapytać właśnie z takiej perspektywy laika. Po pierwsze, czym jest dobra psychoterapia? Jak rozpoznać, poznać dobrego psychoterapeutę? Jakie powinien mieć cechy dobry psychoterapeuta? Bo my dzisiaj jesteśmy zalani, panie profesor, w internecie ofertami ogromnej ilości pomoc psychologicznych, psychoterapeutycznych, ale czasami ja się niestety nie znam na tej dziedzinie wiedzy, ale czasami mam takie wrażenie, że to nie są wszyscy fachowcy po tej drugiej stronie. Tak? I czy trafimy w bezpieczne miejsce, takie ABC psychoterapii? Co to jest, kto to jest dobry psychoterapeuta i czy warto wejść w psychoterapię? Ja mam oczywiście zdanie na ten temat, ale to jest, można powiedzieć, moje prywatne zdanie, bo ja nie jestem psychoterapeutką i właściwie tak naprawdę nie jestem też psychologiem. Ale odpowiadając na to pytanie tak, jak mogę, ze swojej perspektywy, no to na pewno studia psychologiczne to nie są studia psychoterapeutyczne. Czyli nie robimy terapii podczas studiów. Znaczy, studiując nie robimy terapii, ale możemy je robić na boku, tak w życiu prywatnym. No na pewno warto podjąć pracę nad sobą, żeby być psychoterapeutą i robić to dobrze, no to na pewno trzeba skończyć szkołę psychoterapeutyczną. Najlepiej oczywiście taką, po której można się ubiegać o certyfikację. Czyli sprawdzamy, czy jest to certyfikowany specjalista. Tak, przede wszystkim. Jak trafiamy jako pacjent. Tak. Czy to musi być psycholog, czy da się skończyć szkołę psychoterapii bez wykształcenia psychologicznego? No niestety da się skończyć szkołę psychoterapeutyczną bez wykształcenia psychologicznego. To jest dobry kierunek, że to jest taki wolny zawód? No, osobiście uważam, że powinien być to zawód regulowany. Była przecież i psychoterapeuta, i psycholog. Chyba teraz prace takie legislacyjne trwają, takie mam wrażenie, że związek ten ogólnopolski pracuje nad tym, żeby jednak to był zawód, który no, ma jakieś regulacje prawne i żebyśmy wiedzieli. Tak, od 22 lat pracują właśnie tak, bo tak rzeczywiście weszła ustawa w 2001 roku. To znaczy, oczywiście była przeszła przez Sejm, Senat, została podpisana przez prezydenta, ale później kolejne ministerstwa właściwe do spraw pracy no, nie wykonywały swoich konstytucyjnych obowiązków i żadne ministerstwo nie napisało przepisów wykonawczych, więc de facto jest to ustawa no, martwa. Ale 22 lata. No tak, bo to był 2001 rok, tak. Czyli no, tam 21. Także rzeczywiście teraz takie prace trwają, chyba z tego co wiem, już jest w pierwszym czytaniu ten projekt. Także no, miejmy nadzieję, że w końcu doczeka się regulacji, bo to powinien być zawód zaufania publicznego. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód, psycholog i psychoterapeuta też, chociaż to są dwa odrębne zawody. No a jeśli chodzi o samą psychoterapię, bo tutaj profesor powiedział o tej psychoanalizie, no wiadomo, że nie samą psychoanalizą psychoterapia stoi. Tak jest. Bo trochę nam się to kojarzy, prawda? Oczywiście tak. Dla laików, takich, którzy się trochę naoglądali filmów hollywoodzkich, prawda? To jest ta kozetka, to jest jakiś ładnie skrojony psycholog albo pani psycholog w pięknym skrojonym garniturze, ładny wystrój, prawda? I trochę tak się bawimy freudowsko, bym powiedział, w szukanie. Czasami mam wrażenie trochę na siłę, ale to być może jest jakieś moje błędne myślenie. No właśnie, czy to jest psychoterapia? No i oczywiście są różne nurty, może właśnie
Trudno mi się tutaj wypowiadać, mam swoje osobiste preferencje, na przykład bardzo cenię terapię psychodynamiczną. Wypowiadam się oczywiście jako osoba prywatna tutaj, no bo nie jestem psychoterapeutką, ale znam badania jak z dziedziny właśnie tutaj tych neuronauk, którymi się bardzo interesuje, które pokazują, że na przykład rzeczywiście psychoterapia psychodynamiczna jest potwierdzona skuteczność kliniczna w leczeniu, na przykład tutaj takie badanie mam dotyczące zaburzeń osobowości, bo przy zaburzeniach osobowości też mamy właśnie tą niewydolność płatów przedczołowych i reaktywne ciała migdałowate. Pokazuję tutaj, bo one są w głębi płatów skroniowych, w przednim płacie przedniej części płata skroniowego. I właśnie jest tutaj potwierdzona skuteczność, że 8 lat psychoterapii ukierunkowanej na mentalizowanie, jaką jest psychoterapia psychodynamiczna, dwa razy w tygodniu przynosi właśnie 100% remisji. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że psychoterapia to jest sposób na przezwojowanie mózgu. I to jest ćwiczenie. I właśnie chcę tu powiedzieć, że tak samo jak uczymy się, jak już przy dzieciach jesteśmy, siadać na nocniku, czy na przykład chwytać przedmiotów, to wszystko oznacza przyzwojowanie mózgu. To jest pewna umiejętność. I tak samo jest z tą zdolnością do mentalizowania. Na przykład podczas psychoterapii, jeśli mamy bezpieczne warunki, na przykład samo zadawanie pytań dotyczące stymulowanie przez psychoterapeutę, psychoterapeutkę, zadawanie pytań, co pan, pani teraz czuje, co pan, pani wtedy czuł, jak pan, pani myśli o tym, co ta osoba myślała, czy w jakim, co czuła, to jest wszystko właśnie ta zdolność do mentalizowania i ona angażuje naprawdę, to jest zadawanie takich pytań i stymulowanie pacjenta, pacjentki, żeby się zastanawiać nad tym, stymuluje tak naprawdę rozwój właśnie tych płatów przedczołowych, dosłownie. Czy to jest dobre ćwiczenie, gdybyśmy na przykład mieli taki zwyczaj, prawda? Nie wiem, nie chcę tego nazwać jakimś rachunkiem, prawda, sumienia, albo jakby pomyśleniem sobie o tym, co się wydarzyło, żeby rano i wieczorem na przykład zadał sobie pytanie, co ja dzisiaj czułem, prawda? Jaki był dzisiejszy dzień, jakie towarzyszyły mi emocje, uczucia. Tak. W ogóle pytanie o identyfikację swoich uczuć to jest tak naprawdę ćwiczenie właśnie tego, co się nazywa introspekcją. Tym mózgiem społecznym to się też tak nazywa. I tutaj wydaje mi się, że tutaj pan profesor to wybrzmiewa troszkę jak taki rachunek sumienia, tak? Tak, ale jakby chciałbym uderzyć w trochę inne tony, bo jest mi bliższe zdecydowanie jakby podejście jezuickie tutaj do rachunku sumienia, bo kiedyś taki założyciel Ignacy Loyola. Bardzo ciekawa postać dużego zakonu na świecie, jakim są jezuici, zresztą świetnie wykształconego zakonu, który posiada jedne z najlepszych uniwersytetów na całym świecie. Ta szkolnictwo jezuickie jest dosyć rozpoznawalną marką na świecie. I Ignacy Loyola jakby w pewnym momencie przełomu, prawda, wieków, w którym żył, jakby zrozumiał jedną rzecz, że dobry rachunek sumienia to nie jest rachunek sumienia, który polega na tym, co się wydarzyło dobrego i złego. I on w ogóle na tym ma nie polegać. On ma polegać na tym, żeby zadać sobie pytanie, jaki był dzisiejszy dzień, czy gdzie ja byłem w tym dniu, tak? To jest pytanie o swoje uczucia, emocje. I nagle się okazuje, kiedy się towarzyszy na przykład ludziom, którzy się uczą takiej metody, to jest niesamowite, że osoby dorosłe, często z siwymi włosami, nie potrafią nazwać podstawowych uczuć. Tak. Znaczy, rozróżniają tylko dobro i zło, prawda? Byłem zdenerwowany, albo byłem zadowolony. I dobro i zło jest też oceną już. Tak jest. A nie jest tylko identyfikacją, tylko jest już oceną. I to nie jest dobre, żebyśmy już na samym początku wkładali jakąś taką kryterium oceny, bo ja mogę mieć bardzo różne uczucia i mam do nich prawo. Po prostu je mam. Po prostu je mam. To jak się uczyć tego? No właśnie. Jakby, jeśli jeszcze nie jesteśmy czy nie mamy tej odwagi w sobie, że okej, dobra, to jest moment, kiedy rozpoczynam psychoterapię, to jak się uczyć, no właśnie, takiego odkrywania w sobie świata uczuć? Przecież my, pani profesor, to wie doskonale, bo jest świetnym
obserwatorem rzeczywistości, ale my nie rozmawiamy w ogóle o uczuciach. Polskie społeczeństwo, już, bo jesteśmy w Polsce, więc rozmawiamy o naszym społeczeństwie. Jak popatrzymy tak sobie bardzo generalnie, wiem, że generalizacja nie jest dobra, ale no, większość rodzin no, nie rozmawia w ogóle o uczuciach. No. Prawda? My w ogóle z sobą nie rozmawiamy bardzo często. Jakby teraz jeszcze tak. mamy te przeskarżacza pod tytułem smartfon, komputer. I no, gdzie tam jakieś uczucia w ogóle, prawda? Jakby bardzo często mylimy te uczucia już w życiu dorosłym, prawda? Wydaje nam się, nie wiem, że seks jest uczuciem. I sprowadzamy jakby rzeczywistość bardzo, tak bym powiedział, biologicznie do całego naszego świata, ale kiedy... No ja mam takie doświadczenie pracy z ludźmi, którzy się przygotowują do ślubu. Młodymi ludźmi bardzo często. I mam wrażenie, że coraz trudniej w ogóle mówi się o uczuciach, że to jest jakaś abstrakcja, pani profesor, że kiedy na przykład jednym z takich elementów przygotowania do tutaj akurat ślubu kościelnego jest moment, kiedy prosimy parę narzeczonych, żeby napisali do siebie list. I wyobraź sobie, że ci ludzie nie potrafią do siebie napisać listu. No właśnie, a to by była taka podstawowa umiejętność, żeby przyjąć, żeby ta intymność, bo ona polega na tym, że się po prostu jakby no, rozumie tą drugą osobę, jakby się ją po prostu percypuje, że się ją jakby kogoś i siebie, jako odrębną istotę. A to jest możliwe, żebyśmy tak. byli tak wolni, żebyśmy przyjęli osobę taką, jaką ona jest. Przecież nas od dziecka uczą, że my mamy być jacyś. Szkoła nas uczy chodzenia w takim mentalnym mundurze, prawda? Mamy spełniać jakieś role. Społeczeństwo do nas krzyczy, tak? Bądź taki, a nie inny. Wejdź w rolę, tak? Ta rola wymaga takiego i takiego zachowania, tak? I no wydaje się, jakby wszystko że... na świecie mówi nie, prawda? Wydaje się, że to jest możliwe, bo to jest po prostu umiejętność. Tak samo jak się uczymy czytać i pisać, większość z nas uczy się czytać i pisać, to wymaga... ogromnego wysiłku. Ogromnego wysiłku. I szkoły, i państwo zapewnia trening w tym kierunku. Ale bo tego rodzice nam nie zapewniają, tylko szkoła. Ale tak samo jest z nauką, z tą umiejętnością identyfikowania własnych uczuć i odróżniania ich od uczuć czyichś. To też jest rzecz, której się trzeba nauczyć. I gdybyśmy troszeczkę, i tak, i też rodziny nam często tego nie zapewniają, jeśli bierzemy pod uwagę, jak mało osób właśnie ma ten bezpieczny styl przywiązania, który jest związany z tą zdolnością do mentalizowania. Im bardziej bezpieczny styl przywiązania, tym lepsza zdolność do mentalizowania. To my też często w domu niestety nie dostajemy tej możliwości nauczenia się tego. Bo na przykład załóżmy, rodzic ma trudność, żeby zadbać o swoje emocje, o siebie, to często potocznie mówiąc obraca kota ogonem, na przykład przypisuje komuś, że ten jakiemuś obiektowi zewnętrznemu źródło swoich frustracji. Jeśli to robi, no to... No od zarania dziejów szukamy winnego, prawda? Czyli jak nie umiem sobie poradzić z emocją, to mówię, że winny jesteś ty, prawda? Tak. Bo zrobiłeś to, czy tamto. No, tak samo jak kiedyś, nie wiem, czy pan pamięta, był taki plakat, bo zupa była zasłona. Tak, tak. No właśnie, no to jak wiedziałaś, że zasłona, to czemu soliłaś? Czy na przykład, że w sensie, że no, przypisujemy komuś z zewnątrz i wtedy dziecko jak ma się nauczyć mentalizowania, jeśli rodzic sam tego nie potrafi, bo przypisuje komuś? Tak się uśmiecham, bo był taki moment, na którym ja bardzo starałem się, jakby cały czas nad tym pracuję. To jest tak silne w człowieku, taka chęć znalezienia winowajcy, że bardzo często, kiedy są jakieś błahe rzeczy, a przy małych dzieciach tych błahych rzeczy dzieje się jakby dużo, tak. to bardzo często łapię się jako rodzic, że jest taka jakby pokusa, coś się wydarzyło. Nie, rozlał się kubek z wodą, prawda? I ja przychodzę i już jest to wydarzone. To się już wydarzyło. Jest rozlana woda i kubek rozbity, prawda?
I zamiast jakby zaradzić z tej sytuacji, to znaczy posprzątać, zorganizować się społecznie, że razem to posprzątamy, coś zrobimy, to pierwsze pytanie, które przez wiele lat mi się pojawiało w takich sytuacjach, było to, kto to zrobił. Mhm. Prawda? I tak naprawdę to nic nie zmieni. Prawda? Ta moja wiedza tego, że ja będę wiedział, że na przykład Iksiński rozlał tą wodę, ona kompletnie nic nie zmieni. Znaczy, tą wodę i tak trzeba, prawda, wytrzeć dywan, kupić nową szlankę, ale ta wiedza mi nic nie da, że ja wiem, że zrobił to Iksiński, prawda? Tak, tak. No i oczywiście tak. Jakby pomyśleć sobie wieczorem i rano o tym, co się wydarzyło, tak naprawdę jest wtedy najłatwiej, bo nie jesteśmy w tym pobudzeniu. Ale w momencie, w którym na przykład przychodzimy z jakaś paląca sytuacja, to ze szklanką ten przykład jest i tak jeszcze przykładem takim... No lajtowym, byśmy powiedzieli. Jeszcze lajtowym, tak, właśnie. Tak. A najgorzej się mentalizuje, jak coś naprawdę nas emocjonalnie pobudza. I wtedy jest najtrudniej o to, żeby popatrzeć na to jakoś z dystansu, a wtedy właśnie to mentalizowanie jest tak naprawdę najbardziej korzystne, bo ono działa tak naprawdę jak przycisk pauzę, dlatego że, czy tam pause, dlatego że my wtedy zamiast angażować te ośrodki limbiczne, metabolizm jest przeniesiony tutaj w te ośrodki czołowe. Dosłownie wtedy tam jest większy metabolizm w tych ośrodkach, więc nam jest poza tym, jeśli spróbujemy wtedy zastanowić się, mentalizować, czyli popatrzeć na siebie z zewnątrz, czyli wyobrazić sobie na przykład, że ktoś nas nagrywa i my siebie oglądamy w tej sytuacji. Załóżmy, kłócę się z mężem i na przykład wyobrażam sobie, że ja siebie oglądam, co ja mu teraz gadam. Co ja mu teraz wygaduję i w ogóle, jak ja się teraz zachowuję? Czy o co mi w ogóle chodzi i o co jemu w ogóle chodzi? No to wtedy to od razu działa, przynajmniej no tak teoretycznie. Działa. Nawet jak dzisiaj mieliśmy, przepraszam, ale jakby jesteśmy w takim temacie, że warto byłoby się otworzyć. Przyjechałem tutaj, nagrywając nasze dzisiejsze spotkanie z Mazur, prawda? I miałem jakąś krótką wymianę SMS-ową z żoną na temat jakiejś rzeczy, która się wczoraj wydarzyła, prawda? I ona mi komunikowała swoje konkretne odczucie, prawda? Które ja powinienem przyjąć, tak? Powiedzieć, okej, okay, rozumiem, postaram się teraz z tym żyć dalej, wprowadzić to życie, zaraz powiem ci, co ja na ten temat czuję, prawda? No i nagle się, prawda, obudziła we mnie taka nutka egoisty, prawda, który jakby chce wywrócić to właśnie tego kota ogonem, tak? Więc nie, ale absolutnie, ale ty tego nie czujesz, prawda, bo to było inaczej, prawda? Jest to ja, prawda, filmy. Tak, prawda? I ja dyktator, który, prawda, wskazuje, jak ona powinna pomyśleć. Kiedy napisałem tego SMS-a, dalej jadę, prawda, myślę sobie właśnie z tą retrospekcją, myślę sobie, co ja w ogóle robię, prawda? Ale zatrzymał się pan profesor, żeby napisać tego SMS-a? Nie. Niestety, to jest mój duży problem, że SMS-uję, ale proszę, to jest bardzo niedobre zachowanie. Ale widzę, że niestety jest bardzo, bardzo popularne. Jakby non-stop scrollujemy jadąc samochodem, to jest bardzo niebezpieczne. Więc teraz będę się zatrzymywał, ale miałem taki moment retrospekcji, że jakby pomyślałem sobie, to jest w ogóle bez sensu, prawda? Ona się otwiera przede mną z jakimś bardzo konkretnym uczuciem i chce coś mi powiedzieć. I ja zamiast to przyjąć i nawet chwilę się zastanowić, niech to popracuje, dobra, tydzień, prawda? Bo znowu mamy taką pokusę, żeby załatwić sprawę tu i teraz, prawda? I ja na przykład sobie nie umiem z tym poradzić, żeby jakby dać sobie czas. Jest taka stara maksyma starych psychologów, że daj sobie czas, tak? Daj czas czasowi. Jak to zrobić, pani profesor? Jejku. To znaczy... Jest tak, że jak zastanawiamy się, jak sobie wyobrażamy, że próbujemy się zidentyfikować swoje emocje i czyjeś emocje, to wtedy naprawdę jest większy metabolizm w płatach przedczołowych, naprawdę. A jeśli na przykład jeśli jeszcze spróbujemy nazwać to, bo jak sama identyfikacja, to angażuje te brzuszne części płatów przedczołowych, ale jak próbujemy jeszcze wyrazić językiem, to brzuszno-boczną,
czyli boczną, zewnętrzną, brzuszno-boczną. I wtedy naprawdę można w tym się ćwiczyć, to znaczy można w tym się stać lepszym, bo ćwicząc się w tym, stymulując te obszary, zwiększamy tam metabolizm, zwiększamy objętość i jeszcze zwiększamy liczbę połączeń między właśnie tymi przedczołowymi płatami, a właśnie są takie włókna, one się nazywają pęczek haczykowaty. To są po prostu takie włókna, które łączą te właśnie płaty przedczołowe, te przypodstawne części właśnie z tymi ciałami migdałowatymi. Więc my naprawdę możemy wzmocnić to i się tego nauczyć. A jak, to ja już nie powiem, dlatego że ja nie jestem psychoterapeutką. Ale naprawdę, oczywiście mogę być jako osoba prywatna, tak? Ale... No pewnie, bo tutaj chcielibyśmy mieć wiedzę czysto praktyczną. Tak, przepraszam, bo ja jestem z kolei reprezentantem nauk o zarządzaniu, więc my jesteśmy bardzo konkretni w przedsiębiorstwach i w biznesie. Chcemy się nauczyć prostych zasad, czyli jak ćwiczyć te ciało migdałowate, jak sprawić, żeby te wszystkie piękne, mądre rzeczy, których nawet nie potrafię do końca powtórzyć, żeby się tego nauczyć, tak? Czy to jest jakiś, nie wiem, rodzaj umiejętności zadawania sobie jakiegoś konkretnego pytania? No wydaje mi się, że to się zaczyna właśnie tak, od tego, żeby w sytuacji, w której jest nam trudno, w sytuacji pobudzenia nam się najgorzej mentalizuje, a wtedy jest to najbardziej tak naprawdę potrzebne. No dobra, czyli mamy taki, przychodzi do nas mocna emocja, tak? I tak. Co sobie powinniśmy zrobić, żeby potrafić zmentalizować? No... Ja sobie radzę z tym tak. Mamy na przykład bardzo konkretną sytuację, bo w większości to są nasi studenci. Czyli jest jakiś ogromny stres związany, nie wiem, z wykładowcą, który nam kogoś przypomina, prawda? I widzę, prawda? I już odczuwam ogromne pobudzenie emocjonalne, prawda? Mam coś takiego, tak? Co teraz? No próbować to zidentyfikować i próbować to po prostu nazwać i zidentyfikować to. Okay, czyli na przykład boję się go, bo on mi przypomina na przykład tatę. Tak, to już jest coś innego. Który na mnie krzyczał, prawda? Tak. Ale on nie jest moim tatą. Tak, samo to połączenie, bo samo to bycie w tych emocjach bardziej angażuje te limbiczne części. Powiedzmy te środkowe i ewolucyjnie stare. A już zidentyfikowanie tego i nazwanie tego powoduje, że my mamy większy metabolizm gdzie indziej. My przynosimy, jakby można tak powiedzieć, ten ciężar metaboliczny w inne obszary. I dlatego to działa jak przycisk w pauzę. Bo autentycznie ten układ regulacji emocji właśnie na tym polega, że co innego jest być w reakcji, a co innego wiedzieć, że się jest w tej reakcji. Czyli na przykład jak jesteśmy w tym pobudzeniu, to żeby w tym momencie spróbować sobie zastanowić się, o co mi chodzi. To nie jest proste. To nie jest proste. To nie jest proste, bo jak mąż mówi, no ale o co ci chodzi? To ja się pytam, ale o co tobie chodzi? prawda? I się zaczyna. I się zaczyna. I się zaczyna. No i to jest trudne wtedy. Ale to fajnie, że jesteśmy w tym momencie, prawda? Ale o co ci chodzi, o co ci chodzi? To jest standard mojej kłótni z Edytą od 12 lat, ale mam wrażenie, że te kłótnie też jakoś nas później budują, w sensie jakby wychodzenie z tych kłótni. I dochodzimy do takiego słowa, które dzisiaj jest bardzo często wykorzystywane, mam wrażenie. Już patrząc na nasze wspólne zainteresowania, bo mamy wykształcenie filozoficzne, tolerancja, prawda? Bo z akceptacji bardzo szybko przechodzimy do tolerancji. I pytanie jest, czym jest zdrowa w ogóle tolerancja? Czy my dzisiaj współcześnie dobrze rozumiemy tolerancję w postaci tego, że... Bo gdybyśmy was pewnie, drodzy studenci, zapytali, czym jest dla was tolerancja, to wszyscy powiedzą, że to jest wolność, prawda? Że akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, że wszyscy mają prawo do własnej, nie wiem, wyznania, wiary, poglądów, bycia innym, prawda? I to jest takie ogólna definicja tolerancji. Tylko ja się trochę śmieję, że prawda, z hasłami tolerancji ruszyła rewolucja francuska, która była jednym z najbardziej śmiercionośnych rewolucji, prawda? Ta, która krzyczała o wolności.
Czym jest zdrowa tolerancja? Jak się nauczyć być tolerancyjnym? Ja wiem, że to są trudne pytania, ale mamy w końcu najlepszego wykładowcę kolegium humanum. Ojejku, no tak, noblesse oblige. No to wydaje mi się, że może jak już profesor tu wyszedł od tej rewolucji francuskiej, no to taka definicja, znaczy taka, że no właśnie to chyba, że... Ja nie chcę parafrazować pani profesor, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale jakby cały czas jakby mamy taką pokusę, kiedyś Jurek Owsiak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo cenię, za ruch, który społecznie zrobił i stworzył, ale jakby pokutuje takie myślenie, że rób ta, co chce ta, to jest wolność i to jest tolerancja. Czyli ja pozwalam ci na to, żebyś robiła, co chciała, prawda? Czy to jest tolerancja? No to według mnie, co prawda Voltaire tego nie powiedział, ale to powiedziała badaczka, która sparafrazowała, można powiedzieć, jego dzieło, że ja się z panią, z panem nie zgadzam, ale będę walczyć o to, żeby pan, pani mógł to myśleć czy mówić. I właśnie chyba, no i oczywiście drugi, może to brzmi oklepannie, ale że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się czyjaś wolność. Czyjaś wolność. I że może, no i to chyba tak a propos tej, wydaje mi się, że to ma taki wspólny wątek z tą kłótnią małżeńską, czy w ogóle z przyjęciem tej odrębności, że my uważamy się, że generalnie, ja też tutaj pierwsza kamieniem nie rzucę, to, że jesteśmy tolerancyjni, każdy by o sobie powiedział, ale żeby ktoś tam się na przykład z czymś nie manifestował, albo żeby ktoś tam, albo myśli inaczej, to, to właśnie... Ale to niech cicho myśli, prawda? Ale... No właśnie. I że to jest właśnie tak naprawdę taka prawdziwa trudność w zaakceptowaniu różnicy po prostu, różnicy i odrębności. I tu nie chodzi o to, żeby myśleć tak samo, bo tu nie chodzi o to, żeby tolerancja nie polega o tym, że my na przykład zgadzamy się z kimś, tylko właśnie się nie zgadzamy, ale nas to nie wyprowadza z równowagi, że ktoś myśli inaczej. Że my się nie czujemy zagrożeni we własnych posadach, wtedy, kiedy ktoś myśli inaczej. Czyli to, że ty jesteś inny i myślisz inaczej, to nie determinuje w ogóle mnie, tak? To jakby nie uderza we mnie, tak? Jakby tak. Nie umniejsza mojej ważności, tak. Poczucia własności, takiego bycia samym sobą dobrze, tak? Tak. Bo to nie chodzi tylko o takie hasła tolerancji typu na przykład tolerancja dla mniejszości religijnych, seksualnych i tak dalej. Tylko zaczyna się od takich małych spraw, typu, że na przykład w moim odczuciu oczywiście, że my nie jesteśmy nigdy nie jesteśmy tacy sami jak ktoś inny, bo my nigdy nie czujemy dokładnie tego samego, nie mamy takich samych potrzeb w danym momencie, nie mamy takich samych emocji, a jednak nie wszyscy, na przykład załóżmy, próbuję pana rozśmieszyć, a pana to nie śmieszy. Jak ja wtedy na to zareaguję? Czy ja się czuję, ojej, jestem beznadziejna, mój żart na przykład nie śmieszy? Czy pan jest beznadziejny, bo pana to nie śmieszy? A może po prostu, albo na przykład nie czujemy, na przykład nie przeżywamy żałoby w tym samym czasie, na przykład tak samo. Ale to jest bardzo ważne i istotne, bo kiedyś trafiłem na takie badania, pani profesor, Szwajcarzy je robili, badali bardzo dużą populację małżeństw. Jakby chodziło o znalezienie tego samego stanu emocjonalnego. Badania były długotrwałe, bo trwające 15 lat. Ja w ogóle bym chciał, żeby w polskiej nauce ktoś dał nam grant na takie długie badania, prawda? Się musimy często, prawda, w rocznych albo 2-3-letnich, góra 5-letnich programach poruszać. Trochę świat zachodu jest inaczej skonstruowany. I co było ciekawego w tych badaniach, że pary się nigdy nie spotkały ze sobą. W sensie, że ten stan emocjonalny jest zupełnie inny od samego początku, prawda? I dam kilka takich przykładów, które dopiero mi uzmysłowiły, że to jest dopiero tolerancja, czyli zaakceptowanie tego, że my jesteśmy w ciągle w innych momentach w małżeństwie. Tak, no. Informacja, jesteśmy w ciąży.
dla kobiety ogromne szczęście, radość, prawda? Uruchamiają się wszystkie procesy związane z instynktem macierzyńskim. Być może to oczekiwaliśmy na to długi zawsze, czas, nie? Prawda? Nie może nie zawsze, kobiety. Prawda? Ale tak. Na przykład z kolei ten mężczyzna, który otrzymuje tą informację, czy jej partner, może być w zupełnie innym stanie, myśli sobie tak, ojejku, to jest moment, kiedy ja muszę, nie wiem, upewnić się, że moje miejsce pracy jest na tyle stabilne, że ja dam radę utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu ona jest tu, on jest tu, prawda? Najczęściej przy samych narodzinach jakby dowiadujemy się, że nie mamy najlepszej szkoły rodzicielskiej, bo takich szkół nie ma. Jest to wszystko dla nas nowością, prawda? Bardzo często kobiety wchodzą w taki moment, prawda, jednak depresji, jakiegoś takiego osamotnienia. To też często jest winą nas, mężczyzn, że zostawiamy swoje partnerki z takim przekonaniem, prawda? Kiedyś było trochę inaczej, byliśmy bardziej stadnym społeczeństwem. To widać na przykład w Afryce, to są bardzo ciekawe badania, że dysfunkcje typu na przykład Asperger i wszystkie inne dysfunkcje takie, które się pojawiają w późniejszym okresie, są mniej widoczne w krajach afrykańskich, gdzie dzieci są w takim nieustannym społeczeństwie, jakieś matki, ciotki, babci, czyli po prostu dziecko jest wioski. U nas też to kiedyś było w społeczeństwie przedwojennym polskim, tak, gdzie mieszkaliśmy w wielopokoleniowych sytuacjach. Dzisiaj najczęściej zostajemy sami z tym bardzo trudnym momentem. Ale całe te badania pokazały mi taką rzecz, którą sobie nie uświadomiałem, że my bardzo rzadko jesteśmy w tym samym momencie w ogóle tego, co my czujemy. Tak? Że często to są w ogóle jakieś dwa różne światy, że ktoś jest w hiper optymistycznym nastawieniu, a ktoś jest prawie że w depresji w tym samym momencie. Tak? I mówimy o tym samym stanie w sensie faktycznym, prawda, który się dzieje tu i teraz. Tak, tak. No i tutaj można przejść od ogółu do szczegółu, bo od ogółu najpierw, bo może być też tak, że na przykład kobieta też, w ogóle osoba w ciąży, no bo przypomnijmy, że nie tylko kobiety są w ciąży jeszcze, są też macierzyństwo transpłciowe też, ale powiedzmy, że osoba, która jest w ciąży, no to też może to różnie przyjąć. Załóżmy, jeśli jest to kobieta, no to mówię też ze swojej perspektywy, że też może mieć wątpliwości właśnie, że to oznacza przerwę w zarobkowaniu, tak? Zmiana ciała i w ogóle różne... Także nie tylko to dotyczy mężczyzn, ten lęk o to, jak będziemy zapewniać byt. Ale to jest jeszcze i tak sytuacja taka ogólna, że nie jesteśmy nigdy w tym samym momencie i mamy różne odczucia. I przecież są też kobiety, które miały ciężkie, czy osoby w ciąży właśnie, które miały na przykład same pozabezpieczne relacje ze swoimi opiekunami i na przykład też mogą z lękiem przyjmować, czy będą w ogóle się nadawały na rodzica. Ale to jest jakby jeszcze i tak ogólna sytuacja, ale na przykład jakby wrócić jeszcze do takiej mniejszej sytuacji, żeby tak nie generalizować, nie mówić o takich ogólnikach, tylko o takich sytuacjach codziennych, typu na przykład, co pan mówił, że chciałby pan najczęściej jak najszybciej doprowadzić do, żeby rozwiązać tu i teraz, tak? Tak pan użył takiego sformułowania, żeby rozwiązać tu i teraz. Czyli jednak doprowadzić do takiej sytuacji jednorodności, żebyśmy jednak wrócili do tego, że się zgadzamy i jednak jesteśmy jednorodni. Tak. I właśnie na tym polega właśnie, wydaje mi się, ta trudność w utrzymaniu tego, co nazywamy tolerancją, że w sytuacji, w których my mamy palące jakieś coś, coś z nami rezonuje, coś my silnie emocjonująco reagujemy, to żeby wtedy właśnie móc, nie wtedy, kiedy ani nas to grzeje, ani ziemi, tylko właśnie w sytuacjach, w których nas to jakoś pobudza, żeby móc zaakceptować, że ktoś w tym momencie ma inaczej, bo każdy z nas ma zawsze inaczej. No bo nie jesteśmy jednakowi, nie mamy jednakowych potrzeb, przeżyć, przeszłości. W ogóle nie jesteśmy takimi samymi osobami i nie możemy czuć zawsze tak samo. Po prostu, no. A jednak właśnie... No i na przykład załóżmy, mąż wychodzi, zamyka drzwi, no a ja bym chciała się jednak dogadać. No i co zrobić? No... Skąd ja mam wiedzieć, co zrobić? Nie, no tak naprawdę to wydaje mi się, że tutaj ćwiczyć się w tej umiejętności mentalizowania w tym momencie, jak sobie pomyślimy, czego ja pragnę, jeśli sobie to powiemy, ja w tym momencie chcę, żeby na przykład
bardzo, żeby na przykład on jednak był ze mną, żeby myślał tak jak ja. Samo to już myślenie o tym, co ja czuję i że to są moje oczekiwania, już i dla mnie na przykład działa już jak tak schładzająco, powiedzmy. Tak, a nawet jeśli ja, prawda, jesteśmy w interakcji, powiem tej drugiej osobie, wiesz co, ale tak nie jest, jak ty myślisz. Ja naprawdę bardzo chciałbym, wcale nie chcę wyjść i zamknąć tych drzwi, tak? Jakby wszystko mi podpowiada, żeby to zrobić, ale jak wiem, że trzasnę tymi drzwiami, to ja się wcale nie będę dobrze czuł. Jakby cały będę dzień nosił to, że żeśmy nie załatwili tej rzeczy, tak? No. I jakby już schodzi całe to, prawda, napięcie, które było, które w pewnym momencie mówiło, tak, chcę walnąć drzwiami. Tak, bo jak ja sobie wtedy, mentalizowanie polega na tym, pan Holmes, jeden taki brytyjski psychiatra i psychoterapeuta, powiedział, że mentalizowanie polega na tym, że umiem na siebie patrzeć z zewnątrz, a na kogoś jakby od wewnątrz. No to załóżmy ta sytuacja kłótni, że na przykład, jeśli ja wtedy sobie pomyślę, czego ja wtedy pragnę, na przykład już będąc osobno w pokoju, kiedy po prostu już trzasnęłam tymi drzwiami, na przykład, no to czego ja teraz pragnę? Co, o co mi teraz, co ja czuję, to ja już sobie wtedy towarzyszę. Ja już wtedy ten ciężar metaboliczny przenoszę tutaj. To już działa jak przycisk pauzy. A jeśli wtedy, a to mentalizowanie jeszcze polega na tym, nie tylko na to, że ja sobie towarzyszę, bo ja sobie umiem na siebie spojrzeć, tylko jeszcze myślę o tym, dlaczego on to powiedział, czy zrobił, co on jeszcze tam w tym czasie i co nim powoduje. Czyli jakby umiejętność na siebie spojrzenia na od zewnątrz, a na kogoś od wewnątrz. Świetne porównanie. I wtedy, jak ja już sobie powiem, że jak już w ogóle jestem w stanie sobie to powiedzieć, to już jest bardzo dobrze. I wtedy sobie no, mogę jakoś to potowarzyszyć, mogę sobie jakoś wytrzymać. Tak naprawdę to docieramy do trzeciego obszaru, bo jakby zaczęliśmy od akceptacji, przeszliśmy do tolerancji i wydaje mi się, że bardzo często jakby w tych dwóch obszarach, akceptacji i tolerancji, chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o prawdę. Ten trzecim aspektem jest prawda, którą chciałem poruszyć. I gdzieś mi przychodzi z kolei mój mistrz filozofii, polskiej filozofii, ksiądz profesor Tischner, który mawiał, oczywiście jego podział czasami ma wulgarną funkcję trzecią, o której chciałem powiedzieć, ale dzisiaj ją zamienię, bo on też ją często zamieniał w sposób cywilizowany, żeby tego wulgaryzmu na koniec nie było. Mówił, że są trzy kategorie prawdy. Prawda, półprawda i też prawda. I myślę, że tak naprawdę to w tych wszystkich elementach i akceptacji, i tolerancji chodzi o to, żeby znaleźć prawdę. I nam bardzo często się wydaje, że jednak istnieje jakaś ogólna kategoria prawdy. Jak jeszcze jak jesteśmy zbudowanym społeczeństwem na przykład tomizmie, to bardzo często jakby chcemy mieć taką prawdę, tak? My chcemy mieć prawdę objawioną. I bardzo często jedną. Tak patrzymy jedną, tak? I chcemy, żeby była jakaś wykładnia, prawda? Bardzo często żądamy, prawda, od instytucji religijnych, publicznych, politycznych, szkolnych, żeby oni nam oznajmili tą prawdę, powiedzieli, tu jest prawda i tu jest jej granica, prawda? No. I wtedy nam się wydaje, że to jest bezpieczne społeczeństwo, że wtedy unikniemy kłótni, już nie będzie takich stanów emocjonalnych, prawda? Nie będziemy musieli trzaskać tymi drzwiami, a to się okazuje, że absolutnie to nie jest prawdą. Więc zadam trudne pytania. Czym jest prawda? Ojej. No bo tak, bo to się, jak pytamy się o prawdę obiektywną jedną, na przykład powiedzmy, nie chcę powiedzieć od razu objawioną, bo nie każdy tutaj, to nie musi mieć tylko wymiaru religijnego. Oczywiście, jesteśmy bardziej w perspektywie metafizycznej niż religijnej, tak? No właśnie, ale to jest to, co jest ta wspólna płaszczyzna, że to jest jedna prawda. No to tak naprawdę chodzi o, to my wtedy jesteśmy tacy jednorodni wtedy, ale jeszcze jest, dzieje się inne zjawisko, że ktoś nam mówi, co zrobić. I ktoś nam mówi, a nie my. Czyli ktoś podejmuje decyzję tak naprawdę za nas. Bo ja ci tak mówię, bo tak jest. No właśnie. I jeszcze właśnie, bo ja ci tak mówię, bo ja wiem jak jest. A najlepiej jeszcze ja wiem lepiej za ciebie. Ale my często chętnie to przyjmujemy. Ale jakie to jest trudne, panie profesor, już z perspektywy, prawda, rodzica. Tak, jak ja się bardzo często łapię na tym, że mając tą świadomość, że jednak zabieram tą radość dochodzenia do prawdy, ale z drugiej strony są też takie rzeczy, które jakby chcę przekazać. Tak? Wiem, że to jest dobre, nie wiem, dla Sary czy dla Tobiasza,
ale z drugiej strony jakby łapię się w tym, że to jest jakby jakiś mój jednak zewnętrzny przymus, prawda? Bo tata ci każe, tata ci mówi, że to jest, czy są jakieś rzeczy, które są? No właśnie, czy istnieje jakaś kategoria prawd, które są jednak no, obiektywne, jedne? No. Czy wszystko jest subiektywne? No właśnie, no bo tak. My się obijamy między takim zero-jedynkowym rozumieniem. Czy jak nie ma prawdy obiektywnej, jednej, wspólnej dla wszystkich, to czy jesteśmy skazani na to, że w ogóle nie ma prawdy i jesteśmy tylko, że to jest tylko subiektywne? Nie. No właśnie, no nie. Też tak myślę. Ale bardzo wiele osób myśli, bo to jest znowu jakby konsekwencja tego takiej jednej objawionej prawdy, że jest prawda albo prawdy nie ma, prawda? Tak. Znowu wrócę do atomizmu, prawda? Na przykład do dowodów. Bóg jest, a czy na przykład byt jest, a nie bytu nie ma, prawda? Mhm. I nam się wydaje, że wszystko jest zero-jedynkowe i jakby tracimy perspektywę. Mam nadzieję, znaczy, ja jako filozof jestem wdzięczny absolutowi, że od XVII wieku jest trochę inna perspektywa w filozofii, że jednak jest ta przestrzeń między jedną kategorią a drugą, prawda? Że, mhm. że i ona jest fascynująca. No bo na przykład. Egzystencjalizm jest takim nurtem, który był po prostu, wydaje mi się, że ci filozofowie byli po prostu załamani, że jest, że oni muszą, że są skazani na wolność, że są skazani na dokonywanie samodzielnych wyborów, że nie ma nic z zewnątrz, co by było jedne i powiedziało im, jak jest i my musimy wybierać sami, tak jak na przykład Sartre, Jean-Paul Sartre. Że jestem, nawet on używał takich wyrażeń, że jesteśmy délaissés, że jesteśmy aż wręcz osieroceni, pozostawieni samym sobą. Samym sobie. Że jesteśmy wręcz właśnie tacy osieroceni. I no i no bo my wtedy musimy sami ponosić odpowiedzialność i musimy sami dokonywać wyborów. No i to, co wcześniej pan zadał mi pytał o tym, o czym, co wcześniej pan profesor pytał, tak, na ile, jak, no bo jednak jako rodzic chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, tak? Tak. I jednak... Więc muszę budować jakąś kategorię prawd, tak? Bo no. Oczywiście prawdę jakby korzystamy z bardzo szerokiej definicji, prawda? Więc jednak, prawda, w procesie wychowawczym no, zakładam, że są pewne rzeczy, które są dla mnie prawdziwe i chciałbym je przekazać. Ale co to są za rzeczy na przykład? Bo może to się rozbija o konkrety. Bo może to zależy, no bo przecież jeśli ogień parzy, no to... To unikam ognia. To ogień parzy. Ale w sensie nie unikam, to znaczy nie udaję, że ognia nie ma, tylko staram się mądrze z niego korzystać. No. Bo chodziło mi o jakiś konkretny przykład, bo na czym polega ta rola? Że co innego jest budować system wartości? No mówię właśnie o prawdach, które są w systemie wartości, tak? No. Czyli na przykład no mam jakiś system wartości pod tytułem, nie wiem... Słuchaj, miłość jest bardzo ważna, ale ta miłość powinna być zrealizowana w małżeństwie, prawda? I to jest na przykład, no, czyli chrześcijańska wizja na przykład małżeństwa, tak? I dla... Ale pan ma dopiero Tobiasz i Sara 3 i nie, ale ja nie mówię o swojej sytuacji, aha, tak? Rozumiem. Mówię o dylematach, które, prawda, na przykład nasi studenci mają, tak? Czyli bardzo często słyszą od swoich dziadków na przykład, ale co to jest za wolny związek, wnuczku, prawda? To nie my tego, my cię tak nie uczyliśmy, prawda? Więc myślę, że to jest jakbyś, no, duży problem naszego polskiego społeczeństwa, tak? Jak sobie poradzić z taką prawdą? Ktoś ma prawdę taką, a ktoś, a oni mówią, nie, ale dziadku, przecież to... Bo ta zdolność do mentalizowania, ona polega na tym, że my sobie zdajemy sprawę, że nasza wizja rzeczywistości jest nasza i że to jest nasza wizja, to nie jest rzeczywistość. Dzieci, zanim opanują tą zdolność do mentalizowania, są przekonane, że jest tak, jak ja myślę, że jest. Stawiają znak równości między tym, co ja myślę, a jak jest. Jeśli my mówimy na przykład, jest tak, zapominamy o tym, że ja myślę, że tak jest, to wtedy jesteśmy w perspektywie tej jednej prawdy. I na przykład, jeśli chodzi o ten przykład, sprowadzając to do przykładu seksu pozamałżeńskiego,
no to jednak mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, bo generalnie seks uprawiają osoby dorosłe, które decydują same za siebie. No to jeśli dziadek mówi, że dziadek chciałby uprawiać seks w związku małżeńskim, no to dziadek chciałby uprawiać seks w związku małżeńskim. I to jest prawda dziadka. I to jest prawda dziadka. I to nie oznacza, że to musi być wybór wnuczka czy wnuczki. No tylko wiemy, że na przykład w bardzo konserwatywnych społeczeństwach, pani profesor, to się wiąże później na przykład z tym, ja się bardzo często spotykam z takimi sytuacjami, że to nie jest tylko kwestia tego, że dziadek twierdził albo mama twierdziła, tylko później dochodzi na przykład do tego, że my z tej perspektywy zaczynamy, prawda, wykluczać, prawda, i to jest jakimś tam dramatem, prawda, rodzinnym, że ale jak to, przecież my tyle włożyliśmy w ciebie, a ty jesteś inny, prawda, i to jest straszne. A ty jesteś sobą. Tak, a ty robisz inaczej, prawda? No, a ty robisz tak, jak chcesz. Na czym polega tu dramat? Ja tego dramatu nie widzę i na szczęście od jakiegoś czasu jestem w tej materii wyzwolony, ale duża część społeczeństwa widzi tutaj ogromny dramat, prawda? Mhm. I przecież bardzo często jest tak, że się rodziny do siebie z tego powodu nie odzywają. Tak. Nie zapraszają się na święta. Przecież pani profesor jest tego świadoma. Oczywiście. Prawda? Przyjdź, ale prawda, bez tej pani, tak? Bo ta pani nie jest twoją żoną. To są rzeczy, które się dzieją w polskich rodzinach. Tak, tak. No to my się potrafimy o mniejsze rzeczy pokłócić. Prawda? Albo bardziej abstrakcyjne, typu na przykład poglądy polityczne. O! I jak trudno jest nam zaakceptować, prawda, że każdy z nas ma te poglądy i to też nie zmienia mojego poglądu, tak? Czyli to, że my się różnimy w poglądach politycznych, to ani nie umniejsza mi, ani pani profesor. No właśnie. Może tego powinniśmy się trzymać. I tak naprawdę dochodzimy do jednej rzeczy, pani profesor, która jest jakąś taką moją misją, mam wrażenie, od wielu, wielu lat, że my powinniśmy jednak takie elementy wprowadzić w kształcenie przedszkolne i wczesną edukację szkolną. Czyli mam wrażenie, że uczymy bardzo wiele rzeczy. Ja na przykład na Kolegium Humanum wykładam przede wszystkim komunikację w biznesie. I mam wrażenie, że jakby to widzę, że jakby społeczeństwo nas nie uczy w ogóle komunikowania się, prawda? A szkoła powinna być takim miejscem, gdzie my się komunikacji uczymy. Tak? Czyli ktoś nas nauczył czytać, pisać, a i nauczył nas się dobrze komunikować. Tak. I mam wrażenie, że tych rzeczy, które są, no tak naprawdę jak tego słuchamy, jak słucham pani profesor, to prawda, chciałoby się przytakiwać głową i myśleć, że no przecież to jest proste, tak, no dziadek ma swoją prawdę, ja mam swoją prawdę i teraz dziadek może to zaakceptować, a jeśli nie, no to dziadek musi sobie z tym poradzić, tak. Bo może my interpretujemy tą tolerancję, że my musimy na przykład jakby wszyscy myśleć tak samo, że na przykład... A tu właśnie chodzi o to, żeby że różniąc się działamy wspólnie, prawda? No, że działamy różnie, no. I każdy działa za siebie i bierze odpowiedzialność za siebie. Natomiast ta tolerancja chyba nie implikuje tego, żeby pozwalać sobie zupełnie na wszystko. Bo to też nie o to chodzi. Czyli są granice, ale one wynikają z czego? Z odpowiedzialności? No właśnie, z tej odpowiedzialności, że na przykład, załóżmy, nie akceptuję czegoś, ale ktoś na przykład żyje tak, jak ja tego nie akceptuję. No ale jeśli to jest czyjś wybór, a nie mój, i to nie wchodzi w zakres moich kompetencji dotyczących mojego dbania o siebie, no to gdzie tutaj jest jakiś konflikt? No nie ma, prawda? No wydawałoby się, że nie ma. Że nie ma, prawda? No tak, tak. No i to jest znowu, prawda, wydaje się bardzo proste, ale wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi mówią nam, że jednak tam jest ten konflikt, prawda? Tak. I że powinniśmy się nawet o niego pokłócić. Albo próbować siebie znowu sprowadzić do tego, że to ma być tak, jak ja chcę. No bo albo jak mi się wydaje, że ja chcę. No bo z drugiej strony, na przykład, co jest tym złego, że Pan by chciał przekonać mnie, a ja Pana, do swoich racji? To jest chyba normalne, żebyśmy się starali, możemy się przecież nawet pokłócić, ale kłótnia nie oznacza tutaj agresji i nie oznacza tego, że to, że na siebie próbujemy wpływać, to jednak my próbujemy wpływać, na przykład, załóżmy, ja bym próbowała wpłynąć na to, żeby Pan zmienił zdanie.
ale jeśli by mi się to nie udało, bo jednak ja mam wtedy świadomość, że ja wpływam na pana zdanie, ale to pan decyduje. Albo pan próbuje wpłynąć na moje, ale ja dalej nie zapominam, że to ja decyduję. No i to chyba jest normalne też w interakcjach ludzkich. Tak, tak. Tutaj pełna zgoda. Czas biegnie, pani profesor. Ja mógłbym pewnie chyba godzinami, bo jest tyle rzeczy, które chciałem zapytać, ale może dojdę do tego ostatniego pytania, które jest tytułem naszego spotkania, czyli psychologia neuronauki. Jak pani profesor by w kilkunastu pewnie zdaniach... przez cały semestr mogła o tym opowiadać. Taką ostatnie takie wadełekum, tak? Czym są neuronauki, czym one pomagają w psychologii, czy warto jest łączyć te dwie dziedziny, szerokie dziedziny wiedzy? Ja myślę, że neuronauki są prężnie rozwijającą się dziedziną nauki i warto na pewno je zgłębiać, ale nie traktuję neuronauk jako... Bo często studenci i w ogóle no, można mieć taki pogląd, spotykam się często z takim pytaniem, to co mówi na ten temat nauka? Tak jakby nauka... była kategorią prawdy. Już była kategorią prawdy, że skoro naukowcy to mówią, na przykład to jest właśnie ta prawda. Amerykańscy naukowcy powiedzieli, prawda? Aha, o właśnie, najlepiej jeszcze amerykańscy, tak. I a jest tak, że... wydaje mi się, że neuronauki wcale ani nie legitymizują psychologii, ani jej jakoś nie obalają, że w ogóle to nie jest rola neuronauk. A są pomocne? Myślę, że nie wiem, czy one aż bardzo dużo zmieniają dla praktyki, na przykład załóżmy psychoterapeuty. Chyba nie wiem, chyba nie. Może to dziwnie zabrzmi, bo jednak wykładam te przedmioty. Ale wydaje mi się, że tutaj takie ograniczenie ich widzę, że one jakby pokazują pewne mechanizmy, ale nie zastępują, ani nie wyznaczają jakby nie zmieniają chyba wiele dla praktyki. Ale ta praktyka nie wynika jednak z neuronauki, tak? Znaczy te badania pokazują jakieś, nie wiem, produkcję enzymów, albo nie wiem... No na przykład to, o czym mówiliśmy, o tej czołowo-limbicznej funkcji inhibicyjnej, że one, to są tak naprawdę neurobiologiczne korelaty tych stylów przywiązania. No to one chyba nam bardzo dużo mówią w psychoanalizie, tak i w ogóle w psychoterapii, tak? W psychoterapii może ogólnie powiedzmy, bo no tak, rzeczywiście na przykład pokazują, że jest możliwe coś takiego, że na przykład załóżmy, wiemy jakie są... na przykład podstawy zjawiska na przykład projekcji, na przykład represyjnego stylu radzenia sobie z emocjami. My wiemy, że na przykład wtedy, że załóżmy jest większa objętość przedniego płata wyspy, która jest związana na przykład, załóżmy osoby, które niechętnie kontaktują się z własnymi negatywnymi emocjami, mają na przykład większą objętość przedniego płata wyspy. No właśnie, i tutaj mi się cały czas, jak słucham tych rzeczy związanych ze stykiem neuronauk i psychologii, to trochę mi, mam taki obraz jak trochę z neuronauk i medycyny, tak? Czyli z jednej strony, prawda, medyk, lekarz dostaje serię badań, prawda? Aha, tu mam, prawda, powiększone ciało limbiczne, tutaj to, tutaj to, tutaj to, a więc jest taka jednostka chorobowa. Czy tak można wykorzystywać wiedzę, którą dają nam neuroprzedmioty w zawodzie psychologa? Wydaje mi się, że chyba jednak nie. To jest moje osobiste zdanie, to jest jakiś pogląd. Są osoby, które mają inne poglądy, a zajmują się neuronaukami. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, żeby kogoś... To nie mamy takiej możliwości, żeby kogoś podłączyć do skanera i powiedzieć, pani ma problem z alkoholem, zaburzenia osobowości, na przykład paranoiczne zaburzenia osobowości, a pan czy pani ma coś tam. Czyli zakładając, że a technologia nam na pewno kiedyś tam tak sprawi, że będziemy mieli smartfona z aplikacją, która będzie powodowała na przykład skanowanie takie, które dają nam swego rodzaju, prawda, przybliżone wyniki, to nie będę mógł w tak prosty sposób, tak mi się wydaje, ocenić jednostek, które na przykład są związane z zaburzeniem czegoś. Tak, tak samo jak na przykład wydawało nam się, że jak zidentyfikujemy na przykład geny,
na coś, to będziemy mieli paf, gotowa cecha fenotypowa. Masz ten gen, to masz taką cechę fenotypową. Też to tak nie działa. Ale mnie to cieszy, bo to pokazuje, że jednak jesteśmy wielcy, że człowiek jest po prostu tak skomplikowaną jednostką, tak. Tak wolną i tak skomplikowaną, że... I tak skomplikowaną, że jednocześnie coś więcej, czegoś więcej się dowiadujemy, ale stąd daleka droga do jakiegoś redukcyjnego podejścia typu ma pan tą cząsteczkę, to się rozwinie w to, albo coś takiego. Bo oczywiście takie próby już były, na przykład przy diagnozowaniu osób uzależnionych. Na przykład przecież były próby poddawania laseroterapii, prawda, osobom, które są uzależnione właśnie korzystając z wiedzy neurologicznej, prawda, że skupiając na przykład wiązki laseru o takiej i takiej częstotliwości w tym miejscu, no spowodujemy na przykład, no właśnie. To znaczy... To jest jeszcze innego rodzaju teza, bo ja nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest też nieskuteczne, ale wydaje mi się, że to, co ja tutaj teraz powiedziałam, to jednak chodzi o to, że dla praktyka, na przykład psychoterapeuty, wydaje mi się, że to wiele nie zmienia w postępowaniu, ta wiedza. Ona na pewno uzupełnia, ale wydaje mi się, że wiele nie zmienia. Nawet wręcz bym powiedziała, tylko, że można opisać, co się dzieje, jak na przykład jesteśmy w trakcie psychoterapii, to możemy jednak opisać, co się dzieje. Na przykład, że na przykład nazywając emocje, stymulujemy na przykład te obszary. Na przykład brzuszno-boczną, to możemy takie coś powiedzieć. Ale żeby to coś zmieniało dla praktyki, to chyba nie. Mhm. Ale to jest moje zdanie. Pani profesor, na koniec, już taki obiecuję, że to jest absolutny koniec, ale chciałbym jak dobry retor rozpocząć parabolą, czyli tak jak zacząłem, tak chciałbym skończyć. Czyli wracamy do tytułu najbardziej profesjonalnego, lubianego wykładowcy w Kolegium Humanum. Ten tytuł w tym roku trafił między innymi, jeśli chodzi o studentów psychologii, Instytut Psychologii na pani profesor ręce. No właśnie, jaki jest sukces pracy dydaktycznej? Jaki jest sukces tego, żeby mieć tą dobrą relację ze studentami? Bo przecież bardzo często też wybieramy studia nie tylko dlatego, że mamy tam wybitne jednostki, bo przecież mieliśmy mnóstwo wykładów z wybitnymi profesorami, których się słuchać nie dało, prawda? Ale jaki jest pani sukces jako dydaktyka, pani profesor? No jak ja sobie wyobrażam, dlaczego to się może podobać, to może dlatego, że mamy wspólne zainteresowania może po prostu studenci i ja. I może po prostu chyba to z tego może wynika. Trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że to po prostu to jest takie miejsce, w którym spotykają się osoby, które to interesuje. No i a gdybyśmy mieli zakończyć takim stwierdzeniem, dlaczego warto studiować psychologię? Ja, gdybym miała wybrać jeszcze raz, to kto wie, czy bym nie poszła teraz na psychologię. Bo jest to fascynujący kierunek, po którym można robić mnóstwo rzeczy. I jest to kierunek... daje ogrom możliwości i o tym, co się chce robić, można zdecydować w trakcie tych studiów. Nie tak, że na przykład idę na ekonomię, znaczy właściwie nie wiem, jak to jest studiować ekonomię, ale... Nie wiem, jak jest studiować ekonomię, ale mogę powiedzieć, jak jest studiować zarządzanie. Ale to chyba są... Czyli ja mam wrażenie, że dzisiaj dzięki psychologii tak naprawdę bardzo wiele wszystkich kierunków społecznych odżyło, tak? Znaczy my dzisiaj w zarządzaniu absolutnie nie, ja sobie nie wyobrażam niekorzystania z badań psychologicznych, tak? No, kreowanie marki, coaching, zarządzanie sobą, self-management, wszystko to są elementy psychologii. Mhm. Dzisiaj mam wrażenie, że jakby psychologia tak mocno podłożyła fundamenty pod nauki społeczne, że dzisiaj jest ona bardzo potrzebna, więc jakby zgadzam się całkowicie z tym, że studiowanie psychologii wcale nie musi się wiązać z tym, że my będziemy wykonywali zawód psychologa w sensie takim, prawda, pomocy drugiej osobie, prowadzeniu, nie wiem, gabinetu psychologicznego czy pomocy psychologicznej, ale jesteśmy w stanie się odnaleźć w bardzo wielu innych dziedzinach właśnie, typu zarządzania, ekonomia,
czy no bardzo mnóstwo. Wiele innych zawodów. Ojejku, od przecież... Mam psychologię sportu, psychologię reklamy. No bardzo wiele rzeczy potrzeba, czy potrzebuje tego backgroundu, który daje psychologia. No nic, tylko powiedzieć tak. No i jeśli chcecie, szanowni państwo, spotkać się z panią profesor na wykładach, to oczywiście zapraszamy. Rekrutacja trwa. Pani profesor, to była ogromna przyjemność chwilę pofilozofować na temat i neuronauki, i prawdy, i akceptacji, i tolerancji. No i pewnie chciałoby się zakończyć takim poczuciem wolności, że możemy wybierać w sposób wolny, akceptować te wolne wybory. Niby proste, ale jakie trudne. Tak, ale jeśli miałabym jeszcze zareklamować Kolegium Humanum, to bym powiedziała, że tu jest też taki, panuje taki niefeudalny stosunek, tylko partnerski stosunek między prowadzącymi a studentami. Co też wydaje mi się, że nie jest typowe dla polskiego środowiska akademickiego. Dlatego jest humanum, prawda? Bo jest ludzkie. No właściwie tak. Tak. Także bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor. Dziękuję wam za to, że spędziliście z nami czas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do zobaczenia.